W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego uważam, że porządki w domu to również od razu porządki w głowie i jak wykorzystuję wiosnę do budowania pozytywnej energii w domu. Witajcie na pokładzie Greenkanu, zaczynamy! Mamy dziś partnera odcinka, RTV Euro AGD, skąd pochodzi sporo sprzętu w naszym domu, takich sprzętów sprzątających, ale zanim o sprzętach sprzątających, to najpierw chciałabym jednak trochę Wam opowiedzieć o moim podejściu w ogóle do sprzątania, do tego jak ja podchodzę do tej czynności i do tego dlaczego widzę jej taką terapeutyczną moc. No bo spójrzcie, generalnie w trakcie oczyszczania przestrzeni wokół siebie usuwamy to, co będę mówiła wprost, brudne, dlatego co czyste. I gdzieś podświadomie mam wrażenie, przynajmniej w tym naszym życiu, przenosimy to na nasze życie takie normalne. Czyli sprzątając przestrzeń wokół siebie, usuwając rzeczy, które nas drażnią, usuwając jakieś rzeczy, które są po prostu brudne, czyszcząc tą przestrzeń, robimy miejsce, tak naprawdę robimy miejsce, ale również symbolicznie robimy miejsce na to, co nowe, czyste, fantastyczne, generalnie to coś, co ma przynieść nam wiele, wiele dobrego. I choć wiele razy na tym kanale, przy okazji właśnie takich odcinków o organizacji przestrzeni, o sprzątaniu, ja Wam mówiłam, że ja nie lubię sprzątać, nie lubię spędzać czasu długich godzin na takim właśnie mozolnym czyszczeniu tej przestrzeni naszej, ale jednak lubię mieć czysto w domu. Mało tego, lubię mieć bardzo czysto w domu, dlatego też patrzę na te wszystkie takie nowinki i z ochotą zapraszam tu do naszej przestrzeni takie sprzęty, które mogą pomóc albo wręcz coś za mnie w ogóle zrobić. Dwa razy w roku, najczęściej to są dwa razy w roku, nie trudno się domyśleć, że to przed świętami, odczuwam taką bardzo dużą potrzebę totalnych porządków w domu, takiego bardzo dogładnego sprzątania, zresztą nie tylko ja, bo cała nasza rodzina w tym uczestniczy. I gdzieś symbolicznie mam wrażenie, przygotowujemy nasz dom właśnie na owo otwarcie, na przyjście czegoś nowego, na takie wprowadzenie dobrych, nowych zmian, symbolicznie, chociaż niekoniecznie, bo owo czyszczenie ma też wymiar, no później taki bardzo realny, bo po prostu dom jest lśniący, czyściutki, wysprzątany. Wiem, że sporo z Was też ma takie podejście do tego tematu, że lubi po prostu mieć tą przestrzeń wokół siebie bardzo czystą i że dla wielu z Was jest to ważne. Zresztą napiszcie mi proszę o tym tutaj pod spodem w komentarzach. Dawniej nasze babcie tak bardzo pilnowały, żeby właśnie przed świętami, przed Wielkanocą, w ogóle na wiosnę, później zimą, był koniecznie wysprzątany próg i okna. Te dwa miejsca były takie bardzo istotne i rzeczywiście tego pilnowano mocno. Dziś możemy się śmiać, że to jakieś zabobony, no jak to próg, jak okna, ale zobaczcie, znowu do symboliki wracamy. Przecież te dwa miejsca to są miejsca wejścia świata do naszego domu i wyjścia tego, no czego już nie chcemy w tym domu, właśnie na zewnątrz. I wysprzątanie właśnie progów, wymycie okien, tak żeby ten świat przepiękny, właśnie pełne słońce wpadało nam do mieszkania, ma taki wymiar gdzieś właśnie symboliczny, wprowadzający dobrą energię. Ja uwielbiam mieć dom w takim stanie, z umytymi oknami, z oczyszczonym progiem i te wiosenne porządki w moim domu mają naprawdę ogromne znaczenie. Oczywiście, że czyszczę te progi, czyszczę okna, ale nie tylko, bo tak naprawdę czyścimy również szuflady, robimy po prostu porządek w każdych pomieszczeniach, patrzymy co się w kuchni dzieje, patrzymy co się w komodach dzieje i mam gdzieś takie wrażenie, że ogarniając tę przestrzeń wokół siebie i rzeczy, które również, no które mamy, którymi dysponujemy, gdzieś wprowadzamy swojego rodzaju harmonię do domu. Oczywiście oprócz tych szuflad, panowania nad rzeczami, organizacji przestrzeni, tradycyjnie wiosennie też tak sprzątamy, typu wycieramy kurze, myjemy podłogi, wcześniej je porządnie odkurzając. Obiecałam Wam odcinek o parownicy, w ogóle o tym jak ona działa, co za jej pomocą możemy porobić. Ja ten odcinek, on już jest w realizacji, jak obiecałam, tak będzie. Dziś natomiast, skoro jesteśmy już przy temacie sprzątania, to zgrabnie nam tu wplotę w treść pionowego gracza pierwszej ligi, o którego sprawdzenie to Wy poprosiliście.
Pamiętam, że uśmiechnęłam się pod nosem, gdy pod odcinkiem o robotach sprzątających i odkurzaczach to Wy rekomendowaliście markę Dyson i poprosiliście, byśmy odkurzacz pionowy tej marki sprawdzili w naszych redakcyjnych testach. Uśmiechnęłam się, bo przecież nie mogliście wiedzieć, że to był nasz prywatny wybór i że dokładnie ten odkurzacz jest już u nas w domu. Czyli nie sprawdzaliśmy go, nie testowaliśmy redakcyjnie dla Was, tylko tak po prostu życiowo, domowo. I myślę, że to jest świetna okazja, żeby dziś krótko podsumować te nasze testy, no i żebym powiedziała Wam, co o nim myślę, a myślę przedobrze. Bo rzeczywiście wszystko, co było obietnicą, czyli supermoc ssania, usuwanie mikroskopijnych cząsteczek, mini elektroszczotka do sprzątania psiej sierści, czy też taka specjalna szczotka zapobiegająca plątaniu się włosów i sierści w tym modelu, u nas sprawdziły się lepiej niż dobrze. Wykorzystujemy sobie ten sprzęt też kreatywnie, nie tylko do odkurzania, jak widzicie, podłóg czy wykładzin, ale na przykład do sprzątania schodów. No i ogarniamy nim po hrabim jego niecne zakusy do przebywania na kanapie. Docieram też z jego pomocą w różne zawiłe domowe zakątki. Słowem, zdał egzamin na szóstkę. Ten nasz model podlinkuję Wam. W opisie pod filmem będziecie mieli link do konkretnie tego modelu. Jeżeli jesteście na takim etapie życia, że szukacie porządnego pionowego odkurzacza, to myślę, że ten jest naprawdę wart uwagi. Nasz wybór już znacie. Dla nas, nie ukrywam, najistotniejszą kwestią w ogóle przy wyborze tego typu sprzętu była obecność hrabiego w tym domu i właściwie to, co się wiąże z tą obecnością, czyli po prostu sierść. Wszędobylska, wszechstronna, którą hrabia gubi dzień po dniu i szukaliśmy takiego sprzętu, który naprawdę sobie z tą sierścią poradzi. No i tu słuchajcie, nie mam żadnych zastrzeżeń. A nie da się ukryć, że w naszym domu to jest taki temat no codzienny po prostu, bo hrabia tu mieszka z nami, jest, więc my codziennie po prostu po nim sprzątamy. Ja mam w ogóle w trakcie sprzątania takie dwa główne stany. Nie wiem, jak Wy macie. Mówię tutaj o takim, wiecie, dużym sprzątaniu, typu właśnie wiosenne porządki. Dwa stany pod tytułem euforia i zamyślenie. Widać już po nazwach, że dwa odmienne. Stan euforia to jest taki stan, gdzie ja mam mega dużo pozytywnej energii w sobie i w ogóle zaczynam podchodzę do tego sprzątania, wiecie, z takim przytupem. Obu stanom towarzyszy muzyka, zawsze. Ja sprzątam w obecności muzyki. W stanie euforia to jest zawsze muzyka jakaś taka bardzo taneczna. Mam swoją ukochaną listę do sprzątania typową. Mam swoją ukochaną listę italianą, gdzie po prostu lecą hity, bardzo właśnie takie taneczne, dyskotekowe wręcz włoskie. Przy zamyśleniu jest troszeczkę inaczej, bo wtedy włączam listę z muzyką klasyczną i to jest mój czas taki, gdzie ja sobie trudne jakieś swoje sprawy w głowie układam. Układam, systematyzuję, różne postanowienia wtedy do mnie przychodzą i różne pomysły. W euforii jest troszeczkę inaczej. W euforii właśnie wyrzucam z siebie to, czego nie chcę i gdzieś się przez to sprzątanie właśnie przy takiej rytmicznej, fajnej muzyce bardzo pozytywnie nastrajam. I przy tych właśnie wiosennych porządkach to się dzieje bardzo często. No nie ukrywam, że to najczęściej jest ta pierwsza lista, czyli właśnie euforia, radość i takie symboliczne gdzieś wyrzucenie zimy po prostu z tej przestrzeni naszej. No bo spójrzcie, oprócz tego, że my czyścimy te nasze domy, odkurzamy, myjemy, to jednak też wprowadzamy przecież świeże, żywe roślinki do domu, tak? Bratki, jakieś dekoracje właśnie związane czy ze świętami, ale w ogóle takie wiosenne. Też powolutku też tarasy zaczynamy robić. Czyli symbolicznie tą naszą Panią Zimę, dziękujemy już Pani, prosimy ją o opuszczenie pomieszczenia, zapraszamy wiosnę, a z wiosną dobrą energię. Dla mnie to sprzątanie, tak jak mówiłam Wam w zapowiedzi, jest ono symboliczne, bo gdzieś właśnie z owym zaproszeniem tego nowego, z owym wymyciem progu, okien, podłogi, dla tego nowego, dla tej dobrej energii, dla tego czegoś fantastycznego, co może przyjść właśnie z wiosną, ja podprogowo gdzieś nastawiam całą naszą rodzinę właśnie na ten czas i że on będzie dobry. Z góry zakładam, że wiosna i owo wiosenne porządkowanie mieszkania, balkonu, domu, to właśnie jest taki czas, gdzie my zapraszamy dobre rzeczy do naszego życia. I tak na koniec już, słuchajcie, zamykając klamrą ten nasz temat dzisiaj sprzątaniowy, jedno, co mi jeszcze przychodzi do głowy, że wiosna to jest taki super czas na czyszczenie wokół siebie tych rozwiązań, takich zgniłych kompromisów, na to się mówi. W którymś z odcinku chyba o organizacji przestrzeni już o tym mówiłam, że bywa tak, że my w naszej przestrzeni mamy rzeczy, rozwiązania, kolory, no nie wiem,
coś, co było jakimś tam zgniłym kompromisem, albo niekoniecznie takim prezentem, który no, nas do końca ucieszył, a my cały czas z tą rzeczą żyjemy, albo z tym rozwiązaniem, albo z tą kolorystyką, to w mojej ocenie wiosna i właśnie te wiosenne porządki i wiosenne różne działania, to jest najlepszy czas, żeby tego czegoś też się pozbyć, żeby po prostu usunąć to z naszej przestrzeni i stworzyć nowe miejsce tam, czyli coś zabieramy, ale coś za chwileczkę wejdzie do tej naszej przestrzeni domowej. Nowe miejsce na to dobre, piękne, coś, co nas będzie cieszyło i pozytywnie budowało. I tego Wam życzę, moi mili, żebyście w trakcie tych wiosennych porządków po prostu zrobili sobie jak najwięcej przestrzeni do pięknych rzeczy, które mają do Was przyjść, nie tylko z wiosną, ale w ogóle przez resztę roku. Tego dziś Wam życzę z całego serca. Za ten nasz wspólny, wiosenny, porządkowy czas bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące Dysona, samego odkurzacza, jakieś takie bardziej już szczegółowe, to w komentarzach pod spodem zadawajcie, ja na wszystko odpowiem, czy ja, czy Paweł, który też przecież z niego korzysta, postaramy się pomóc Wam, jeśli mielibyście problemy z wyborem albo jakiekolwiek inne. Za dziś jeszcze raz dziękuję wiosennie. Tu w tej chwili wjeżdżają z lewej, z prawej karty do innych odcinków, jeśli chcecie z nami zostać. Nie żegnam się na długo, bo Wy wiecie, że my tradycyjnie widzimy się za kilka dni. To teraz poproszę o kciuki w górę, dla Was buziaki i do zobaczenia.